Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie raki na moim kanale i przechodzimy do czytania. Przede mną, słuchajcie, wszystkie talie. Zapraszam Was serdecznie, żebyście zapoznały się z wstępem do czytań czerwcowych, bo tam tłumaczę co i jak, kolejno, co będziemy robić, co na YouTubie, co na Vimeo. Także kochani, zapraszam. A teraz już jakby nie truję, za przeproszeniem, tylko przechodzę do konkretów. I zaczynamy czytanie energii ogólnych dla moich kochanych raczków. Zobaczymy. No uwaga, co u Was? Pięknie, pięknie, pięknie. A z mieczy w pierwszym tygodniu, kochane moje i kochani moi, no cóż to oznacza? To oznacza Wasz sukces mentalny. Ten miecz bowiem, on reprezentuje Wasz umysł, Wasz intelekt. Nie będziecie miały wielu przeszkód, których Wasz intelekt nie pokona, krótko mówiąc, tak? Co więcej, osiągniecie sukces intelektualny, mentalny tak długo, jak zostaniecie skoncentrowane na celu. To jest piękne. Więc wykorzystajcie proszę tę energię, a ona dotyczy ósemki, pięknie, monet. I to jest, słuchajcie, czytanie ogólne, więc to może dotyczyć pracy, nowego pomysłu na pracę, nowego pomysłu, jak wzmocnić swoje kompetencje, nowego pomysłu na doszkolenie się, douczenie się, tak? Ale jakby przekładając to na energię ogólną, to może też dotyczyć jakiegoś super pomysłu, na który wpadniecie. Jak poprawić coś w relacji, jak nad nią pracować, jak ją przepracować, żeby wznieść ją na poziom wyższy, przepraszam. Także jest to piękna energia, bo w ósemce monet, moje drogie, moi drodzy, Wy po prostu, moim zdaniem, będziecie chcieli zrobić coś cudnie, świetnie, zmienić coś, co jest po prostu przyzwoite, nijakie, akceptowalne, na coś, co jest naprawdę wspaniałe, tak? Będziecie chcieli szlifować relacje w pracy, swoje kompetencje, swoje umiejętności. No, niezbędna jest determinacja, ale tak jak mówię, w asie mieczy, póki umysł jest skoncentrowany na celu, tak długo jesteście w stanie ten cel osiągnąć. W drugim tygodniu mamy energię sądu, energię odrodzenia. I teraz tak, część z Was to będzie odrodzenie w relacji, danie drugiej szansy związkowi po dłuższym zastanowieniu. Czyli dajemy drugą szansę jakiejś relacji, jakiejś sytuacji w momencie, kiedy wiemy, czego chcemy. Robimy kroczek w tył na chwileczkę, zastanawiamy się nad tym nowym kierunkiem, poszukujemy odpowiedzi w samotności najczęściej, medytujemy i wracamy do społeczeństwa, kiedy jesteśmy gotowe coś zmienić. Zamknąć przeszłość, żeby powiedzieć sobie tak na nowe i odrodzić relacje, albo najnormalniej w świecie jesteśmy szczere ze sobą, szczere wobec swoich potrzeb, uspokajamy przeszłość, zostawiamy ją za sobą i teraz jest czas na nas, na nasze odrodzenie w całej sytuacji. Macie dwie fajne energie, które moim zdaniem są bardzo intelektualnie spójne, które świadczą o niezwykłej sile przebicia. Ok, w trzecim tygodniu pięć mieczy doprecyzowane asem monet, więc jeśli Wasz pomysł dotyczy kwestii materialnych, kwestii budowania materii, kwestii związanych z jakąś nową inwestycją, spraw związanych z materią, tak? Z promocją, z pracą, z jakimś wsparciem materialnym, które chcecie uzyskać, z jakimś nowym początkiem, bo as monet to jest check in blanco i to od nas zależy, jak będziemy się nim opiekować i co z tego dalej wyrośnie, tak to nazwę. A tu mamy pięć mieczy. To uważajcie proszę, żeby nie dążyć do tego za wszelką cenę. Nie starać się za wszelką cenę postawić na swoim, dlatego że ta bitwa w cudzysłowie wygrana przez Was może Was sporo kosztować. Wy jesteście bardzo wrażliwe, bardzo empatyczne. W pięciu mieczach jest tak, słuchajcie, że okej, wygraliśmy jakąś bitwę, ale z drugiej strony mamy poczucie winy.
Więc to zwycięstwo może mieć koniec końców niezbyt przyjemne, tak? Może mieć nieprzyjemne konsekwencje. Absolutnie zachęcam, żeby walczyć o swoje, ale należałoby mieć dobre intencje właśnie, aby uniknąć poczucia winy. Więc nie zakładajmy z góry, że ktoś nam chce zrobić krzywdę, nie zakładajmy z góry, że ktoś nas chce, nie wiem, wprowadzić w błąd. Starajmy się mieć dobre intencje i wtedy moim zdaniem przyciągniemy do siebie to, co najlepsze. Natomiast w mojej ocenie to raczej będzie dotyczyło spraw zawodowych, materialnych, pracowych. Dla części z Was to może będzie tworzenie relacji opartej na zdrowych zasadach, na zdrowym, żywym fundamencie. Takiej, którą możemy absolutnie jakby rozwijać, gdzie może być progres, który prowadzi do tego, że ona będzie nas, jakby powiedzieć, zaspokajać pod wieloma względami. Nie ma tu toksyczności właśnie monet. Po prostu. To wszystko jest żywe, kiełkujące. Ostatni tydzień, 3 monety. Aczkolwiek uważam, że część z Was to będzie praca zespołowa, praca w ogóle. No dobra. Praca w pracy bądź praca w domu. Mamy 3 monety i mamy 4 buławy, więc kochani, część z Was razem z partnerem będziecie dążyć do ustabilizowania swojej sytuacji materialnej. Tak może być. Część z Was z partnerem w ogóle będzie dążyć do tego, żeby tworzyć wspólnie rzeczy piękne. To jest energia bardzo inspirująca, bardzo twórcza, twórczość z planem. Plan powstał tutaj w Asie Mieczy, która może przynieść niesamowite efekty. Efekty dobre dla domu, moim zdaniem, dla relacji. Jeśli nie jesteście w relacji, no to dla Was w tym znaczeniu, że poczujecie się bezpiecznie, ustabilizujecie w jakimś znaczeniu swoje jestestwo i będziecie mogły się z tego cieszyć, mogli się z tego cieszyć. W 3 monetach macie wszystko, czego potrzeba do stworzenia rzeczy wyjątkowych. Należy pamiętać, że każda z osób, która jest zaangażowana w proces, jest równie ważna dla jego jakby pozytywnej realizacji, tak? Z tego punktu widzenia. Więc to jest energia, którą ewidentnie trzeba się cieszyć i trzeba wykorzystywać. To jest praca zespołowa, dlatego powiedziałam, że dla części z Was to może być tworzenie czegoś pięknego w pracy. To jest współpraca z innymi w ogóle, aby osiągnąć cel, więc może współpraca z domownikami, współpraca z przyjaciółmi, z bliskimi nam ludźmi, żeby osiągnąć jakiś cel. Wszyscy są ważni tutaj, tak? Trzeba pracować dalej z odwagą nad tym projektem, bo macie wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby zrealizować ten projekt. Także kochane raki, przyznajcie, bardzo ładna energia. I teraz brakuje nam jeszcze karty z przesłaniem, którą ja tutaj wyjmę i która, mam nadzieję, nam podsumuje całą sytuację. Proszę. Wielkie szczęśliwe zmiany. Cóż mogę powiedzieć? Absolutnie Wam tego życzę. To chyba jakby już szkoda słów i szkoda Waszego czasu. Coś dobrego na horyzoncie, coś dobrego, co jest wynikiem absolutnie Waszego intelektualnego, mentalnego sukcesu. To jest wynikiem jakby pokonywania przez Was różnego rodzaju przeszkód. To jest wynikiem faktu, że miałyście na horyzoncie cel, do którego dążyłyście i ustawialiście swój umysł na zwycięstwo. Inaczej postrzegałyście sprawy, w sposób nowy. Poszukiwałyście prawdę, poszukiwałyście sprawiedliwość i byłyście gotowe, żeby bronić, byliście gotowi, żeby bronić jakby to, w co wierzycie, tak? I to przynosi sukces i to potwierdza jakby karta anielska, która jednoznacznie mówi o tym, że w czerwcu wydarzy się dla Was coś dobrego. Być może coś, co wcześniej nie funkcjonowało odpowiednio w związku bądź w pracy, ma szansę zmienić się na lepsze. Być może Wy same wpadniecie na pomysł, jak poprawić swoją jakość pracy, jak poprawić, bo to jest as monet, swoje zarobki, tak? W jaki sposób na przykład, wiem, przeprowadzić rozmowę podsumowującą z szefem, żeby jakby poprawić finanse. To są różne, absolutnie różne scenariusze w zależności od sytuacji, od tego, w jakim jesteście miejscu. Natomiast nie mimo wszystko, tylko abstrahując od tego, co wcześniej, cały rozkład jest bardzo pozytywny. Oprócz tej jednej karty 5 mieczy, co uważam dla Was może być trudne, bo możecie za szybko zadziałać,
za szybko coś powiedzieć, nazbyt szorstko i później przyjdzie poczucie winy. Dlatego uprzedziłam, żebyście w pięciu mieczach po prostu nie starały się wygrać za wszelką cenę, bo ta wygrana może Was sporo kosztować. Was, moje drogie raki. Po prostu. Jesteście bardzo empatyczne, dlatego jak to zobaczyłam, to mi przyszło do głowy. Dobrze. Ja Wam tutaj już bardzo dziękuję i osoby zainteresowane zapraszam na Vimeo, a o tym, co będę prezentować na Vimeo, informacje o tym znajdziecie w filmie, który jest wstępem do czytań czerwcowych. Trzymajcie się, ja trzymam za Was kciuki, pozdrawiam serdecznie i jesteśmy w kontakcie.